Dzień dobry. Druga lekcja z ZUS zatytułowana jest Co ci się należy, kiedy płacisz składki? Podczas tej lekcji omówimy sobie następujące zagadnienia. Jak wygląda system ubezpieczeń społecznych w Polsce? Omówimy sobie także, jak ma się praca zarobkowa do ubezpieczeń oraz opowiem Wam o świadczeniach z ubezpieczenia chorobowego oraz o świadczeniach z ubezpieczenia wypadkowego. Ubezpieczenia społeczne chronią nas przed czterema rodzajami ryzyka. Jeśli będziesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, otrzymasz świadczenie, kiedy znajdziesz się w sytuacji, którą dane ubezpieczenie obejmuje. Kiedy osiągniesz wiek emerytalny i nie będziesz już mógł lub chciał pracować, będzie Ci przysługiwała emerytura z ubezpieczenia emerytalnego. Jeśli przez dłuższy czas będziesz niezdolny do pracy, możesz starać się o rentę z ubezpieczeń rentowych. Gdy ulegniesz wypadkowi przy pracy, będziesz mógł liczyć na świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, a gdy zachorujesz, będziesz opiekować się chorym członkiem rodziny, urodzisz dziecko albo przyjmiesz je na wychowanie, wówczas otrzymasz stosowne świadczenie z ubezpieczenia chorobowego. Ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych korzystamy przez całe życie. Nawet jeśli w danym momencie sami nie jesteśmy ubezpieczeni, to pośrednio możemy korzystać ze świadczeń, które otrzymują członkowie naszej rodziny, na przykład nasi rodzice. Tak jest chociażby z zasiłkiem macierzyńskim, który otrzymuje najczęściej mama po tym, jak się urodzimy. Zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli rodzic musi zostać z chorym członkiem rodziny. Zasiłek chorobowy otrzymamy, jeśli w toku naszej pracy staniemy się niezdolni do pracy wskutek choroby. Jeśli nasza niezdolność do pracy będzie się przedłużać, wówczas możemy starać się o świadczenie rehabilitacyjne lub skorzystać z rehabilitacji leczniczej. W przypadku bardzo długiej niezdolności do pracy przysługuje nam renta z tego tytułu, na jesieni życia otrzymamy emeryturę, zaś po naszej śmierci osoba uprawniona otrzyma zasiłek pogrzebowy. Tabela pokazuje, jaka jest zależność między różnymi formami zatrudnienia a obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli będziesz pracować na podstawie umowy o pracę, to zawsze będziesz podlegać obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Twój pracodawca będzie płacił za Ciebie wszystkie składki na te ubezpieczenia. Jeśli w czasie nauki w szkole ponadpodstawowej lub studiów do ukończenia 26 roku życia będziesz wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, to zleceniodawca nie będzie płacił za Ciebie żadnych składek. Jeśli nie będziesz się już uczyć albo będziesz, ale skończysz już 26 lat, to od umowy zlecenia obowiązkowe będą dla Ciebie ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe będzie dobrowolne. Jeśli jedynym źródłem przychodu będzie dla Ciebie umowa o dzieło, to nie będziesz z tej umowy podlegać ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu, czyli nie będziesz opłacać żadnych składek. Od zasady, że od umowy o dzieło czy zlecenia zawartej w czasie nauki nie trzeba płacić żadnych składek, jest wyjątek. Mianowicie, jeśli taką umowę podpiszesz z własnym pracodawcą, to od umowy o dzieło i zlecenia będzie on musiał płacić wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Natomiast jeśli będziesz prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą, to obowiązkowo będziesz objęty ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi, wypadkowym i zdrowotnym, a ubezpieczenie chorobowe będzie dobrowolne. Kolejna tabela przedstawia stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasady ich finansowania. Spójrzmy. Osoba prowadząca działalność gospodarczą wszystkie składki w całości opłaca z własnych środków. W przypadku osoby zatrudnionej na umowie o pracę lub umowie zlecenia, która objęta jest obowiązkowymi składkami, podział tych środków wygląda następująco. Składka emerytalna wynosi 19,52% i solidarnie po połowie opłacamy ją my jako pracownik lub zleceniobiorca, a połowę dopłaca nam nasz pracodawca bądź zleceniodawca. W przypadku ubezpieczenia rentowego 6,5% pochodzi ze środków pracodawcy lub zleceniodawcy, zaś z naszych środków dokładane jest pozostałe 1,5%. Składka chorobowa, która wynosi 2,45%, pokrywana jest w całości z naszych środków. Składka na ubezpieczenie wypadkowe w całości pokrywana jest ze środków pracodawcy lub zleceniodawcy, co jest logiczne, ponieważ to on odpowiada za bezpieczeństwo w miejscu pracy. Jeśli chodzi o stopę procentową tej składki, to jest ona zróżnicowana. Ustala ją na rok od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku sam płatnik albo robi to ZUS.
Omówimy sobie teraz świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Są to zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński i zasiłek opiekuńczy. Przypominam, że świadczenia z tego ubezpieczenia otrzymasz, jeśli będziesz podlegać temu ubezpieczeniu obowiązkowo, na przykład jako pracownik, lub dobrowolnie, na przykład jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Na zasiłek opiekuńczy i macierzyński możesz liczyć już od pierwszego dnia ubezpieczenia. Natomiast zasiłek chorobowy przysługuje zwykle dopiero po określonym okresie ubezpieczenia, tak zwanym okresie wyczekiwania. Zasiłek chorobowy otrzymasz zamiast pensji, jeśli nie będziesz mógł pracować i korzystać będziesz ze zwolnienia lekarskiego. Maksymalny okres wypłaty tego zasiłku wynosi standardowo 182 dni, 270 dni, jeśli Twoja niezdolność do pracy wystąpi w czasie ciąży albo będzie spowodowana gruźlicą, 91 dni, jeśli niezdolność do pracy wystąpi po ustaniu ubezpieczenia. Nie dotyczy to niezdolności do pracy z powodu poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi ich pobrania, niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą oraz niezdolności do pracy w czasie ciąży. Jeśli będziesz pracownikiem, to w razie choroby, jeszcze przed zasiłkiem chorobowym, otrzymasz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Wynika to z kodeksu pracy. Finansowane ono jest przez pracodawcę. Prawo do takiego wynagrodzenia przed zasiłkiem będziesz mieć także wtedy, gdy będziesz wykonywać pracę nakładczą, czyli chałupniczą, albo odbywać służbę zastępczą. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy możesz otrzymać łącznie za 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a jeśli ukończysz 50 rok życia, łącznie za 14 dni. Krótszy okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby, czyli 14 dni, dotyczy pracowników w wieku powyżej 50 lat, którzy chorują w następnych latach po osiągnięciu tego wieku. Zasiłek chorobowy wynosi 80% średniej pensji z 12 miesięcy lub 100% średniej pensji z 12 miesięcy, jeśli Twoja niezdolność do pracy będzie spowodowana m.in. wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy albo wystąpi w czasie ciąży. Jeśli pracodawca zatrudnia powyżej 20 osób, to wypłaca im zasiłki, a następnie rozlicza się z ZUS. W pozostałych przypadkach zasiłki wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli chodzi o zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 100% pensji, otrzymasz go również wtedy, gdy będziesz niezdolny do pracy, ponieważ poddałeś się niezbędnym badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów. Kolejnym świadczeniem z ubezpieczenia chorobowego, o którym Wam teraz opowiem, jest świadczenie rehabilitacyjne. Przysługuje Ci ono, jeśli wykorzystasz zasiłek chorobowy przez maksymalny okres, a nadal będziesz niezdolny do pracy, a jednocześnie możliwe jest, że odzyskasz tę zdolność do pracy po dalszym leczeniu lub rehabilitacji. Co ważne, ZUS przyznaje to świadczenie na wniosek. Najlepiej, jeśli złożysz go co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego, gdyż taki termin gwarantuje wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego od razu, gdy skończy się zasiłek chorobowy. Abyś mógł skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego, lekarz orzecznik ZUS musi wydać Ci orzeczenie o niezdolności do pracy na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Jeśli lekarz orzecznik stwierdzi, że jesteś zdolny do pracy, a Ty się z tym nie zgadzasz, możesz wnieść sprzeciw do Komisji Lekarskiej ZUS. Świadczenie rehabilitacyjne możesz otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy. Wynosi ono 90% średniej pensji z 12 miesięcy przez pierwsze 90 dni, a w pozostałym okresie 75% pensji. Świadczenie rehabilitacyjne może wynosić także 100% średniej pensji z 12 miesięcy, jeśli niezdolność do pracy przypada w czasie ciąży. Zasiłek macierzyński to świadczenie, które otrzymasz, jeśli urodzisz dziecko lub przyjmiesz je na wychowanie. Okres wypłaty tego zasiłku będzie zależał od liczby dzieci, które urodzisz podczas jednego porodu albo jednocześnie przyjmiesz na wychowanie. Z zasiłku macierzyńskiego może także skorzystać ubezpieczony ojciec dziecka. Zasiłek macierzyński, kiedy urodzisz jedno dziecko, wynosi 100% średniej pensji z 12 miesięcy za pierwsze 20 tygodni i 70% pensji za kolejne 32 tygodnie. Możesz także zdecydować, że chcesz pobierać ten zasiłek w takiej samej wysokości przez całe 52 tygodnie, wtedy wyniesie on 81,5% pensji. Zasiłek opiekuńczy otrzymasz, kiedy będziesz musiał opiekować się członkiem swojej rodziny w określonych przepisami sytuacjach. Tym członkiem rodziny może być zdrowe dziecko w wieku do 8 lat w sytuacjach określonych w przepisach,
Są to m.in. nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. Nieprzewidziane zamknięcie to takie, o którym dowiesz się w terminie krótszym niż 7 dni przed zamknięciem tej placówki. Kolejnym powodem może być poród lub choroba Twojego małżonka albo rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia mu tę opiekę, albo pobyt Twojego małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem w szpitalu albo w innej placówce leczniczej. Zasiłek opiekuńczy otrzymasz także, jeśli musisz zajmować się chorym dzieckiem do 14 lat, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku. Maksymalnie możesz otrzymać zasiłek opiekuńczy w tej sytuacji przez 60 dni w roku kalendarzowym. Zasiłek opiekuńczy otrzymasz też, jeśli będziesz opiekować się chorym dzieckiem w wieku powyżej 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny, np. małżonkiem czy rodzicem, pod warunkiem, że mieszkasz z nim w czasie choroby. Wówczas zasiłek opiekuńczy przysługuje maksymalnie przez 14 dni w roku kalendarzowym. Zasiłek opiekuńczy przysługuje Ci także, jeśli będziesz opiekować się chorym niepełnosprawnym dzieckiem w wieku od 14 do 18 lat, maksymalnie 30 dni w roku kalendarzowym, lub niepełnosprawnym dzieckiem w wieku od 8 do 18 lat w związku z porodem, chorobą albo pobytem w szpitalu Twojego małżonka lub rodzica tego dziecka, który stale się nim opiekuje. Także maksymalnie 30 dni w roku kalendarzowym. Zasiłek opiekuńczy wynosi 80% średniej pensji z 12 miesięcy, a łączny okres pobierania tego zasiłku w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 60 dni i nie zależy od liczby dzieci i członków rodziny, którzy wymagają opieki, ani od liczby osób uprawnionych do tego zasiłku. Przejdźmy teraz do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne i renta wypadkowa to świadczenia, które możesz otrzymać, jeśli będziesz niezdolny do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Możesz także otrzymać jednorazowe odszkodowanie, w tym zwrot kosztów wyrobów medycznych, świadczeń stomatologicznych i szczepień ochronnych. Jako wypadek przy pracy rozumiemy takie nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą i spowodowało uraz lub śmierć. Jeśli chodzi o chorobę zawodową, to jest to takie schorzenie, które zostało spowodowane szkodliwymi dla zdrowia czynnikami, które występują w miejscu pracy albo wynikają ze sposobu, w jaki dana osoba wykonywała obowiązki zawodowe. Lista chorób zawodowych znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne wynoszą 100% średniej pensji z 12 miesięcy. Zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej będzie Ci przysługiwać niezależnie od tego, jak długo podlegasz ubezpieczeniu wypadkowemu. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Z kolei rentę wypadkową otrzymasz, gdy staniesz się całkowicie lub częściowo niezdolny do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.